Volkswagen Garbus w wersji deluxe z otwieranym dachem. Maszyna zjechała z taśmy produkcyjnej w 1962 roku. Specjalny certyfikat oraz dokument wystawiony przez konserwatora zabytków potwierdza autentyczność tego modelu. Auto jest na chodzie, na liczniku ma przejechane kilka tysięcy kilometrów. To piąty Garbus w kolekcji Dariusza Osowskiego, który do Zielonej Góry przyjechał z Ostródy. Drogie hobby, ja za takiego tak zwanego złomka dałem 8 tysięcy, a w remont po prostu już nie liczyłem, bo nie ma sensu. Miłośnicy wina mają winobrania, miłośnicy garbusów garbobranie, czyli cykliczny zlot sympatyków popularnego modelu Volkswagena. Odrestaurowane samochody w całej okazałości można podziwiać w Dżonkowie. Na polu karawaningowym zaparkowało kilkanaście garbusów, kolejne są w drodze. Jest już dziewiąta edycja tej imprezy. No pomysł taki, że pozazdrościliśmy osobom, które też takie imprezy organizują, no i postanowiliśmy sobie coś takiego też zrobić. No i tak jak mówię, dziewiąty raz się spotykamy na tym samym ośrodku. Dlaczego garbus? Dla jednych to spełnienie motoryzacyjnych marzeń z lat młodzieńczych, dla drugich sentymentalna podróż. Wszyscy właściciele tego magicznego pojazdu podkreślają, że garbus jest niezawodny, a na tle współczesnych samochodów, nawet tych z najwyższej półki, wyróżnia go to, że po prostu ma duszę. Oczywiście to jest bardzo fajna sprawa i no, już kupę lat jeździmy, że tak brzydko powiem, tym samochodem. Bardzo fajnie nam się spędza w nim czas, także kochamy to po prostu. A dlaczego garbus? No generalnie to jest jakieś tam marzenie z dzieciństwa jeszcze, tak? Kiedyś tego było dużo więcej też moja siostra miała tak jakby gdzieś tam w zanadrzu kupienie garbusa. No i w końcu mi się udało i już 10 lat już tutaj jeździmy. To jest mój drugi garbus i bardzo go lubię. Naprawdę jest super maszyna. Organizatorzy garbobrania zaplanowali rajd samochodowy, paradę kultowych garbusów głównymi ulicami Zielonej Góry w asyście policji, konkurencje zlotowe dla dzieci i dorosłych, zabawę taneczną i loterię fantową. Wszyscy są mile widziani. Będą różnego rodzaju konkursy dla dzieci, dla dorosłych. Będzie zabawa później wieczorem i każdy sobie wymienia poglądy na temat swoich ulubionych samochodów. Garbusy w różnych odsłonach produkowane były do 2003 roku. Na rynek trafiło ponad 21 milionów egzemplarzy. Garbus był najdłużej i najliczniej produkowanym modelem samochodu w historii motoryzacji.